Słyszałam, że wygrałeś 65 tysięcy złotych na konkursie chyba pokerowym i zająłeś 18 miejsce. Ty nie boisz się, że wiesz, że możesz kiedyś przegiąć i być takim pokerzystą jak Michał Wiśniewski, który, jak wiadomo, stracił bardzo dużo pieniędzy. Nie boisz się, że się w to wciągniesz? Wciągnąłem się bardzo mocno już. Nie wiem, czy będę takim pokerzystą jak Michał Wiśniewski, bo nie mam pojęcia też, jakim pokerzystą jest Michał Wiśniewski do końca. Nie grałem nigdy z nim. Słabym. Czy słabym, też nie wiem, ale to pewnie ty grałaś, to wiesz. Nie, ale czytałam o tym. No tak, tylko że najczęściej to, co piszą, to bzdury, więc to nie można tego brać za prawdę. Więc... Ale on przegrał właśnie dużo pieniędzy, właśnie dlatego mówię, że słabym. No, ja nie wiem, czy przegrał, bo nie znam go, nie rozmawiałem z nim o tym. A to, co piszą, to mówię, to wiesz, mogą napisać, że ja też przegram i też będziesz twierdzić, że przegrałem. Więc wiesz, moja mama często mi pyta, jak przyjeżdżam, Boże kochany, na tych pudelankach czy tam innych napisali, że ktoś tam tyle zarabia. Naprawdę, moja mama, przecież... To są bzdury, no. Ile razy ci już ci mówię, żyjesz ze mną na co dzień, mówię ci to setny raz, ona się zawsze łapie na tym. Więc takie bzdury tam, czy tam ktoś przegrał, czy nie, nie ma to znaczenia. Ja pokera bardzo lubię. To jest gra, która jest dla mnie wyzwaniem intelektualnym, łechta mnie intelektualnie. Jest to gra, która naprawdę jest jedną z najfajniejszych gier, jakie w życiu grałem. Nauczył mnie na początku grać dziadek lata temu. Mój ojciec też podobno lubił gry karciane wszelakie, a ja dopiero 2 lat gram w pokera i bardzo to polubiłem, wręcz zakochałem się, jest to taka moja mała, nowa pasja. I to nie był konkurs, tylko turniej. Mówi się turniej pokerowy, nie konkurs. Ale to tak w ramach, żeby tylko na przyszłość wiedzieć. Broń Boże, niezłośliwie. I co więcej? No udało mi się, tak. Byłem 18, to był pierwszy mój duży turniej. Grałem 4 dni po 10 godzin prawie grania. Wiesz, najgorsze jest to, jakie jest pojęcie w Polsce ludzi, którzy nie grają w karty, a propos pokera, bo takie bzdury po prostu do mnie dochodziły, uważaj, wiesz, wszyscy uważaj, martwimy się o ciebie, ale o co tu się martwić, no to nie jest hazard, to nie jest poker, to nie jest ruletka, że stawiasz sobie pieniądze na jakiś absolutnie losowy numer, jak wpadnie, to wpadnie, jak nie wpadnie, to nie wpadnie, trafisz, masz jakąś adrenalinę, jest, super szał, wiesz, poker to jest gra, która wymaga wielu setek godzin analizowania tej gry, zanim będziesz dobrym graczem. Więc oczywiście jest tam element losowy. I dlatego ta gra została podpięta pod ustawę hazardową, która została napisana na kolanie. Jest to piękna gra, do której bym nawoływał wręcz ludzi, żeby grali, bo rozwija, bo daje ludziom możliwość poznawania ludzi z zupełnie różnych klas społecznych. Jest czymś cudownym. No jest naprawdę grą dla inteligentnych ludzi i trzeba wiele godzin przegrać, żeby coś kumać w tej grze. No. No, moja babcia mówi, że kto gra w karty, ten ma łeb obdarty, ale dobrze. Już nos. Że ma nos. A jeszcze mam takie pytanie. Jaki jest twój sposób na podryw? Ulubiony. Mój sposób na podryw? Na pomidory. Ja bardzo często noszę pomidory w plecaku i jak mi się podoba jakaś kobieta, to od razu pomidora je daję, bo to taki mam podryw, no. A dasz mi pomidora? Jestem w twoim typie, czy nie zasługuję na pomidora? Znaczy, no nie, nie wziąłem akurat pomidorów. Jesteś sympatyczną dziewczyną, tylko nie znoszę czerwonych ust u kobiet, takich wymalowanych. Bardzo mi przykro. I ja też przepraszam, no.